Witamy Was serdecznie. Witamy serdecznie. Zapraszamy Was na część drugą tego samego odcinka, który był wydany ostatnio, czyli będziemy dalej kontynuować na temat żywności. Odnośnie jasnowidzenia oraz duchowych terapii uzdrawiających, to kontakt do nas znajdziecie pod filmem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego znaleźć i rozwinąć tekstu, to kontakt do nas macie na samym początku tego filmu. Jest napisane na ekranie kontakt do nas. A ci, co się teraz może śmieją z tego, no to może będą gorzko płakać, że nie zrobili tych zapasów. To naprawdę nie kosztuje aż tyle i nie szkodzi tego mieć, naprawdę. To ja polecam to zrobić, więc ja osobiście robię, mówię, takie zapasy, które ja na co dzień nie spożywam, a też robię te zapasy, bo jeżeli faktycznie nie będzie tego jedzenia, to będę jadła to, co mam w zapasach. Więc warto robić zapasy, tak czy inaczej, i mieć to na jakiś dłuższy okres, żeby sobie spożywać, bo jeżeli nam przyjdzie jeść naprawdę raz dziennie, aby przeżyć, no to niestety będziemy jeść raz dziennie tylko. Zjemy jeszcze kawałek chleba, kawałek mięsa i kawałek ogórka kiszonego na przykład, tak? I to będzie nasze całe jedzenie. I nie będziemy wybrzydzać, bo my tego nie lubimy, bo my tego nie jemy, bo my jesteśmy weganami, bo my jesteśmy wegetarianami. Nie, to będziemy jeść to, co po prostu będzie możliwe do zjedzenia, tak jak kiedyś było na wojnie. Nikt nie wybrzydzał, nikt nie przebierał i się jadło chleb ze smalcem. No to ja jeszcze mam pytanie, bo ludzie mówią, że idziemy już po wyzwolenie i idziemy do 5D i wszystko będzie pięknie i ładnie. To teraz w tym kontekście, że to tutaj jasno widzimy, że to idzie w negatywnym kierunku, że będą problemy z tą żywnością i to będzie coraz bardziej nas niszczyło, truło i zabijało, to skoro to idzie w negatywną stronę z żywnością, to nie wygląda na to, że my idziemy już do rozwiązania tych naszych problemów i nowego świata 5D i wszystko będzie ładnie i pięknie. Czy tutaj... Ja już o tym mówiłam w poprzednim odcinku, co do czego to zmierza i jaki ma to oddźwięk, tak? Więc tutaj naprawdę ja radzę ludziom stąpać twardo po ziemi i naprawdę nie wypływać w chmury, bo ja rozumiem afirmacje pozytywne, tak, to jest dobre, ja osobiście robię to na co dzień i bardzo się dobrze z tym czuję, ale kiedy przychodzą realia, kiedy przychodzą fakty, kiedy przychodzą rzeczy, które się dokonują i które zagrażają naszemu życiu, bo żywność to jest zagrożenie naszego życia i z tego trzeba sobie dać konkretną sprawę, bo tu nie chodzi o to jeszcze, że tej żywności będzie brak, bo kryzys żywnościowy jest nieunikniony. Nieunikniony, to będzie ten kryzys żywnościowy, on się dopiero zaczyna i się dopiero rozwija, można powiedzieć. To samo to, jeżeli będziemy mieli dostęp do tej żywności w jakiś sposób, tak, będzie można coś kupować, to ta żywność będzie tak zatruta, że naprawdę my będziemy padać od tej żywności, naprawdę chorować, padać i będziemy zatruci. Zatruci, będziemy mieli, już człowiek jest zatruty. Od samego oddychania, wychodząc na powietrze, jest zatruty. No to ja nie wiem, czy... Po wodę, po żywność, po mięso. No wszystko, co byśmy nie dotknęli, to jest jedna wielka trucizna. No to ja się pytam, czy my to przeżyjemy. No w tamtym ostatnim odcinku pytałam to pytanie. A będzie jeszcze gorzej, naprawdę będzie jeszcze gorzej. Ja tu nikogo nie straszę, bo naprawdę no to dotyczy i nas, i was, i wszystkich ludzi na tej ziemi żyjących, tak? Będzie źle, jeśli chodzi o żywność. Naprawdę, ja się aż też sama przerażam na ten temat, co to będzie. No po prostu ludzie będą chorować od tego jedzenia, które jedzą. I ja już to powiedziałam w poprzednim odcinku, mówiłam o tych, w odcinkach o tych robalach, i ten trend idzie cały czas do przodu, jeśli chodzi o ten kierunek. Ale tu się nic nie zatrzymuje, więc takie odpływanie i sobie mówienie świat 5D, to nic nie da. Ja już powiedziałam, co to jest. To po prostu trzeba sobie zdać sprawę i się przygotować na to, że tak niestety idzie w tym kierunku. Ja tu nie jestem w stanie kogoś oswobodzić jakimiś dobrymi nawet słowami, bo ja też bym nie chciała, żeby tak było. Też bym chciała cudownie i wypierać sobie to, że jest cudownie, ale nie jest. No przecież idziemy do sklepu i kupujemy toksyczną żywność, tak? No to jest pytanie, czy my się w jakiś sposób
Jedyna ochrona na to, to, że zrobimy te zapasy, ale jesteśmy bezbronni wobec tej całej sytuacji. To ja nie wiem, co musi się jeszcze wydarzyć, żebyśmy my to zatrzymali. Bo we wcześniejszym odcinku też była mowa, że my jeszcze stoimy przed tym najgorszym. No tak, bo najgorszy to będzie ten kryzys, który nas czeka. Kryzys finansowy, kryzys żywnościowy i te całe kryzysy, które spadną lawinowo. One teraz gdzieś tam jakimiś małymi symptomami się pomału ujawniają, ale to zmierza w tym kierunku. I to wszystko zmierza ku temu, żeby właśnie człowieka zniewolić, zabić tak najlepiej. I to ma na celu, żeby tą właśnie całą depopulację, tak, zrobić. Taki jest cel. Mówiłyśmy, że to wszystko, co oni robią i te wszystkie cele też im się nie udadzą i częściowo im się tylko to uda. To zniszczenie tej żywności, że my będziemy właśnie tak poszkodowani odnośnie żywności i będziemy przez to chorować, czy to jest jakieś coś, co im się uda? To można to tak zaliczyć, co my tam widzimy? Czy może do jakiegoś etapu to dojdzie, że im się to uda, a później się to gdzieś zatrzyma? Ja tu widzę jakiś taki konkretny plan, gdzie oni sobie, jeżeli coś tutaj zaplanowali, to jedna część jest wykonalna, a druga część to jest jakby taka nie do końca. Tak, oni mogą spowodować epidemię, tak, lub po prostu coś wywołać tu poprzez to i osiągną jakiś cel, żeby mieć jakiś pretekst, zatrują coś, tak, i będą tu truć, będą, te korporacje będą się żywnościowo rozwijać tak, jak się rozwijają, bo to chodzi o wyparcie rynków innych, więc tu chodzi też o dominację korporacji, to wiadomo. I oni ten cel w jakim stopniu osiągną tutaj, dlatego że ja tu nie widzę, żeby się to zatrzymywało w jakimś stopniu. Czyli... Ale może minie jakiś czas i coś się tutaj pokrzyżuje. Chociaż ja aż tak tego bardzo nie widzę, ale tam widzę jakieś przeszkody, które być może zmienią, albo zatrzymają, albo zmienią jakiś kierunek. Najprawdopodobniej nie odwrócą tego, co było, bo tego się odwrócić nie da. To czyli co, my utkniemy w jakimś złym punkcie i jak się zatrzyma, no to będziemy w tym złym punkcie, tylko nie pogarszającym się? To można to tak zrozumieć? To można tak zrozumieć, tak. Czyli nie wróci to, co było. Tak. Bym powiedziała tak, że większość procent pójdzie w sztuczność niż w tą, niż tak jak mamy teraz, tak? No bo teraz to jeszcze jest takie wybalansowane pomiędzy sztucznością a tym naturalnym, to jest takie powiedzmy trochę... Przeważająca sztuczność to jest tak 60-70%, a ta naturalność jeszcze jest zachowana, tak? No to my długo nie pociągniemy jako ludzkość na takim sztucznym pożywieniu. To jest w zależności od danych produktów, to już też nie powiem co z detalami, tylko po prostu taka tendencja, nie? I no jest tak, no bo jak my widzimy dzisiaj człowieka, który choruje i choruje głównie od żywności, tak, spożywania przez całe życie swojej diety tak jak ma, to nie jest jakaś wina tego, że on coś źle zjadł, tylko po prostu żywność jest zatruta, tak, no powiedzmy, no są pewne jakieś tam zachowania, że no tego nie powinniśmy jeść więcej, tego powinniśmy jeść mniej, tak, ale no mimo wszystko każdy je tak jak chce. I jeżeli taki człowiek nawet gdyby jadł tak jak chciał, a ta żywność by była lepszej jakości, to na pewno nie byłby chory, tak jak teraz jest chory, bo ta żywność spowodowała, że te choroby mu przyspieszyły, po prostu on jest chory z tego, co jadł. No głównie to jest całokształt i myślowy, i zachowawczy, i tak dalej, i myślenie, i zachowywanie się człowieka też ma wpływ na jakość zdrowia, ale tu mówimy o żywności, tak? Że głównie spożywanie tych produktów toksycznych ma wpływ na nasze choroby, które rozwijają się w naszym ciele latami, one się nie ujawniają, a przychodzi moment, że to wychodzi gdzieś tam z nas, tak, że my chorujemy i nagle jest katastrofa albo śmiertelna, albo przewlekła i w rezultacie kończy się i tak czy inaczej jakimś tam cierpieniem przy końcu, kiedy człowiek umiera, więc no taki jest rezultat tego. Że to teraz, jeżeli będzie szło w tym kierunku i przyspieszało, no to my mamy gwarancję, no bo już widzimy, że młodzi ludzie, coraz młodsi ludzie chorują
to my mamy gwarancję, że tych właśnie zgonów w młodszych ludziach będzie przybywać coraz więcej i więcej, no bo niestety ta żywność będzie coraz bardziej jakościowo podupadać. No to ja mam pytanie, czy ty widzisz, czy możemy zobaczyć w jasnowidzeniu, że przez tą żywność, którą nam będą serwować, to dużo ludzi po prostu umrze. Czy widzimy tutaj dużo zgonów poprzez żywność, już pomijając koktajle? Ja tu widzę bardziej takie cierpienia w ludziach. Może zgony tak, ale to nie będzie, że ktoś coś zje i umrze, tylko po prostu to będzie na taką zasadę, że ludzie będą się męczyć, będą te cierpienia, a To raczej choroby chyba. To ludzie będą chorować, no chorować, w cierpieniach chorować. Będzie, to będzie narastać. Ja już to powiedziałam, że to będzie narastać. Ale to jest wina ludzi, bo ludzie sobie po prostu na to pozwolili. No pozwolili, ludzie pozwolili ogólnie, dlatego że ja tu już nie mówię o jednostkach, ja mówię o całokształcie, o tym, że ludzie, no rządy pozwoliły, tak? Co rząd pozwolił na wprowadzenie złej jakości żywności, na te wszystkie zmiany, oczywiście tu się kłania to, co mamy w kołchozie i nie tylko, no to jeżeli my przyzwalamy na to, żebyśmy my mieli takiej jakości żywność, bo my chcemy się, musimy się dopasować do kołchozu, powiedzmy biorąc taką Polskę, no to my automatycznie zgadzamy się na toksyczną żywność w naszych produktach, gdzie pełnimy nie tylko nasze dzieci, ale nas samych i tak dalej. No więc my się zgadzamy na jedzenie tych toksyn. To jest równoznaczne. Zgadzanie się na te wymogi toksyczne, gdzie kołchoz narzuca, to my równa się, trujemy siebie i nasze rodziny. I my na to pozwalamy, bo my się zgadzamy kupować taką żywność, my ją kupujemy, a to jeszcze ludzie, to co kupują, to jest tragedia, to co ludzie kupują niektórzy. Jaką sztuczność i przetworzoną i ile cukru spożywają, to już jest masakra. To po prostu ludzie na własne życzenie się trują, więc oni się na to zgadzają, tak? Jeżeli by chcieli jeść zdrowo, bo jest bardzo niska świadomość na temat w ogóle odżywiania się. Ludzie są tak wprowadzani w błąd na temat żywienia ludzkiego organizmu, z czego się składa ludzki organizm, jak funkcjonuje, jak powinien przyswajać i co jest dla niego dobre. Ludzie są tak wprowadzani w błąd. Dlaczego? Dlatego, że są różne trendy i jeden przez drugiego promuje różne diety. Jeden mówi to, drugi mówi to, trzeci mówi to. No i super, a to ci pomoże, tak, zniweluje ci, odtruje organizm, ale tak naprawdę doprowadza ci do jakiegoś niedożywienia na przykład pokarmowego, że nie masz kolagenu, nie masz białka, nie masz wystarczająco protein na przykład, tak? Z kolei spożywanie czegoś tam w nadmiarze innego prowadzi do jakichś też różnych innych dysfunkcji organizmu. I to się wszystko bierze stąd, że ludzie są tak wprowadzani w błąd, bo zrobił się jakiś trend. I jeszcze jest odgórna propaganda, piramida żywieniowa jest tak po prostu błędna, że ludzie są tak zdezorientowani, powiedzmy ludzie nawet idą do lekarza, to lekarz mu powie, no ale pan powinien zrezygnować z tego, z tamtego, co jest też błędnie wprowadzane, bo ludzie po to, żeby ludzie brali leki, na cholesterol, na nadciśnienie, powie ci lekarz, że sól powoduje nadciśnienie, że mięso powoduje nadciśnienie, spożywanie tłuszczów powoduje nadciśnienie, cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Są to po prostu takie błędy żywieniowe, że ludzie sami już nie wiedzą, co mają jeść. Każdy próbuje coś tam w swoim zakresie, bo już zgłupiał kompletnie i stąd się bierze to, że ludzie po prostu na własne życzenie robią sobie krzywdę. I to jest tak jak ze wszystkim, zrobiła się taka dezinformacja na ten temat, tak jak jest dezinformacja we wszystkich innych dziedzinach, że ludzie głupieją. To jest dezinformacja na wszystkich szczeblach i politycznych, i żywieniowych, i edukacyjnych, i na wszystkich dziedzinach i tematach po to, żeby ludzi tak ogłupić, żeby ludzie właśnie popełniali te błędy. Bo jak oni popełniają te błędy, to właśnie my mamy tu pole do popisu. My im zaserwujemy to, my im zaserwujemy tamto, a później im zabierzemy tu, zniszczymy tam, zatrujemy, no i będzie gitara. I będzie super i po prostu mamy ich w garści, tak? Bo ludzie jak głupieją, to ludzie nie wiedzą tak naprawdę, gdzie mają, w którą stronę pójść. Tak jest ze wszystkimi tematami. I to jest po to, żeby ludzi właśnie zapędzić do tej zagrody w jedną pułapkę, bo tak naprawdę te wszystkie dezinformacje zapędzają ludzi do jednego gara.
bo mało kto wychodzi na zewnątrz z czymś, gdzie po prostu nie robi tego, co jest narzucane gdzieś, tylko myśli po prostu, ale większość ludzi idzie właśnie do tego stada, a chodzi im o to, że jest im więcej dezinformacji, tym więcej ludzi zagonimy do stada po to, żeby ich złapać właśnie w tą pułapkę, o której była też mowa w poprzednim filmie, że jesteśmy w tej pułapce. I to się wszystko sprowadza do tego, że ludzie właśnie tkwią w jakimś jednym wielkim marazmie, obojętnie czy ktoś je to mięso, czy nie je tego mięsa, my jesteśmy wszyscy wymieszani w jednym garku. Bo to ma właśnie taki cel. No to wygląda na to, że jakieś tam może zmiany pozytywne zajdą, ale jedzenie będzie szło swoim torem, wygląda na to, bo te korporacje, które zainwestowały w coś, one chcą to sprzedać, te produkty, tak, które sobie tutaj zaplanowali. Tak, dlatego że korporacje mają się dobrze i tu się rozwijają i tu nic nie wskazuje na to, żeby korporacje miały jakieś zachwiania rynkowe i załamania ekonomiczne, dlatego że te grube ryby, korporacje, które zrzeszają mniejsze korporacje, tak? Bo to jest też taki łańcuszek. No to po prostu tak, one mają się świetnie, więc te wszystkie sterowniki, które sterują tymi mniejszymi korporacjami, to one dominują, tak? I to, kto dominuje, ten ma władzę, wiadomo, i chodzi o to, żeby utrzymać się na rynkach i więcej tego rozwoju zrobić, no to przecież są inwestycje, tak? To coś, co jest poinwestowane, ma się świetnie, to idzie ku rozwojowi. I tutaj są te kierunki, ja to oczywiście mówię z jasnowidzenia, że są te kierunki, że to idzie właśnie tą drogą, bo już jesteśmy naprawdę zatruci, a ten trend, ja tu nie widzę, żeby szedł w jakimś innym torem, tylko naprawdę idzie w bardzo złym kierunku. Ale tutaj, i to jest bardzo, bardzo zastraszające. Ale tu z jasnowidzenia wyszło, że ludzie nie będą kupować tego sztucznego mięsa. No to jest pytanie, czy te sztuczne mięso może zbankrutuje? Ta produkcja, albo przynajmniej będzie się zatrzymywać w jakimś stopniu. Bo może gdzieś będą to rozprowadzać po cichaczu, po restauracjach, czy jakichś dodatkach do żywności. Tak, to będzie tak, bo to już są rozprowadzane. To nie jest to, że my teraz mamy nagle sztuczne mięso, że ruszyła jakaś produkcja. Sztuczne mięso jest dodawane już od wielu, wielu lat w różne właśnie przetworzoną żywność. Sztuczne mięso jest też w różnych, no tu nie powiem fast foodach, nie powiem ten najsłynniejszy fast food, który ma na literę M się zaczyna, tak? Tam jest masa przetworzonej żywności, sztucznie modyfikowanej od po prostu ziemniaka po mięso i to, co my jemy w hamburgerach, to nie jest prawdziwe mięso, no i tu się nie oszukujmy, tak? No to masa takiej żywności już od wielu lat jest wkładana w taką żywność, co ten trend się dalej poruszył, dlatego że tego jest coraz więcej. Tu jeszcze dochodzą te robale, tak? Więc mamy cały koktajl mieszanki toksycznej, gdzie ta żywność, możemy sobie wyobrazić, ja tego nawet głową nie ogarniam, jak to jest po prostu produkowane, to jest po prostu aż się niedobrze robi. I to my mamy serwowane w pięknie opakowanych produktach w sklepach i niektórzy ludzie, no większość powiedzmy, podejrzewam, kupuje tego typu produkty, tak? A ludzie też są z udogodnienia tak przyzwyczajeni w ostatnich czasach, że kupują gotowce, kupują rzeczy, które mogą szybko zrobić, łatwo przygotować, nie mają czasu, nie chce im się, są zmęczeni, więc ludzie też idą w taką opcję, gdzie są gotowce, a w tych gotowcach to jest naprawdę najgorsze zło, można powiedzieć. Mam pytanie, czy ludzie się nie dowiedzą, że tam jest ta sztuczne mięso, które będzie z komórkami nowotworowymi i czy to będą dalej kupować? Czy się dowiedzą? Powiem tak. Ludzie świadomi, którzy naprawdę dbają o swoje zdrowie i naprawdę myślą, co jedzą i co kupują, to ja myślę, że tacy ludzie, chociaż takich ludzi jest coraz więcej teraz, ale ta grupa na pewno rośnie,
to ludzie już są bardziej tacy, można powiedzieć, zapoznani z tym, że nie chcą tej żywności kupować zatrutej, szukają innych produktów, zamienników i tak dalej, żeby tego nie jeść. To tak, tacy ludzie może będą bardziej świadomi tego, ale dużo ludzi też jest na świecie, którzy nie patrzą, co jedzą, co po prostu dostarczają do swojego organizmu. Oni się dopiero zastanowią, jak oni zachorują. Bo tacy też są ludzie, to są też różnej kategorii osobowości, ludzi, którzy jedni się tym interesują, jednym zależy, drugim nie zależy i tak dalej. No to też jest temat rzeka, o którym by tu trzeba nagrać osobny odcinek na temat żywienia w ogóle, tak? No to ja tylko mówię ogólnie, że ludzie, tak jak było z modyfikowaną żywnością, część ludzi się tym przejęło, a część ludzi się w ogóle tym nie przejęło. No to tak jak mówiłam, że to jest wina ludzi. No więc tu możemy, tak, bo tu możemy więc zweryfikować, jak ludzie nawet zareagują na te różne rzeczy, tak samo jak reagowali dotychczas na różne substancje chemiczne, toksyny, różne całe tak? No to po prostu to chyba każdy jest świadomy. Dużo ludzi też nie czyta etykiet, tylko bierze jak leci, bo im nie zależy. No są różnej kategorii ludzie, tak jak mówię, tu ja nie neguję nikogo, ale są różnej kategorii ludzie. Tym, którzy się chcą naprawdę zdrowo odżywiać, to będą naprawdę skrupulatnie oceniać tą żywność. A tym, którym nie zależy, no to pójdą, kupią im obojętnie, czy zjedzą to, czy zjedzą tamto. No ważne, że sobie obiad ugotowali jakiś, tak? Także nie ma jednoznacznej tu odpowiedzi. To jest przerażające, że będzie coraz gorzej z żywnością i nie ma tutaj jakby wyjścia i też jest wina częściowo ludzi, większości ludzi, że nie są świadomi na tyle, żeby sobie po prostu przeciwstawić, a jak ten trend będzie postępował, rozwój tej sztuczności będzie postępował, to później jest, im więcej to postępuje, tym gorzej jest zatrzymać to wszystko. Bo... Dlatego, że ludzie, tak naprawdę to jest też wina tej edukacji całej, oni celowo tego nie robią, żeby ludzi nie edukować na temat żywności. Pomyślmy, co myśmy się uczyli w szkole na temat żywności, piramidy żywieniowej, to był jakiś liźnięty temat, gdzieś tam z biologii jakiejś, tak? Gdzie my tak naprawdę nie wiemy, jak się żywić. Tak naprawdę my nie wiemy, co jeść. My nie wiemy, mamy jak nie funkcjonuje organizm. To jest wszystko celowa propaganda cała zrobiona, żeby ludzie tak naprawdę nie wiedzieli. To jest, o czym ja mówię. Zapędzić ludzi w kozi róg, bo to jest po to, żeby ludzie jedli toksyny, chorowali, jedli byle co, nie patrzyli na to, co jedzą. Im więcej fajnych produktów toksycznych w pięknych opakowaniach, to tym bardziej zachęca nas do kupienia. Różne reklamy w telewizjach, tak, banery i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce kupować takie jedzenie, no to każdego wybór, tak? Ale nie, później nie płaczmy, że my mamy takie jedzenie, bo tak naprawdę ludzie nie są wyedukowani, ludzie nie są wyedukowani i to się wiąże z tym, że to jest celowe, żeby nie edukować ludzi, jeśli chodzi o żywienie. A żywienie człowieka jest naprawdę bardzo ważne. To jest jedno z najistotniejszych rzeczy, bo od żywienia zależy stan naszego zdrowia. Wszystkie odpowiedzi, dlaczego oni nie chcą nas edukować na temat prawdziwego żywienia, dlatego żebyśmy chorowali, bo jeżeli my będziemy chorować, to koncerny farmaceutyczne będą na nas zarabiać. I to się wszystko z tym wiąże, tak? To jest całe koło napędowe tego. Możemy tu już sobie sami dopowiedzieć. Czym to, jak to wszystko wygląda? Czy w kraju takim jak Chiny będą spożywać bardziej naturalną żywność, bo oni są też częściowo zależni od importu, ale importują dużo na przykład z Rosji. Czy u nich to jakoś będzie ta żywność lepsza niż na Zachodzie w porównaniu z tym, co tutaj nam szykują? Nie, to jest też, że w Chinach dużo żywności jest też produkowana chemicznie. Ale jeśli chodzi ale o mięso... Tak, to będzie mogło być tak, że częściowo tak, nie wiem, tutaj ja tu widzę taką, że tak i nie, że częściowo tak, że będzie lepszej jakości ta żywność, ale będzie też ta sztuczna żywność. No bo może z importu. A zobaczmy Indie, bo to są kraje, które się wyłamują i zresztą Chiny się
to trochę inna sprawa, ale powiedzmy, przyjmijmy to jakby, że się wyłamują. Indie też się wyłamują i produkują swoje, to zobaczmy jeszcze India. Czy w Indiach będą produkować bardziej tak naturalnie? Czy pójdą w tą chemię taką, jak tutaj na Zachodzie nam chcą zrobić? Indie nie pójdą w taką chemię. Tam będzie lepsza jakość tego jedzenia. Jeszcze jest Brazylia. Dla przykładu weźmy, bo tutaj można dużo krajów, ale weźmy te największe, takie bardziej, które samodzielnie chcą się rządzić. Brazylia ostatnio ogłosiła, że swoje nieużytki i terytoria, które po prostu były jakby odłogiem, leżały odłogiem, będą rewitalizować i będą właśnie hodować bydło, będą hodować zdrową żywność na szeroką skalę. To też, kto wie, czy to nie jest właśnie w celu, żeby zbalansować, żeby nie było importu, żeby zbalansować właśnie tą sztuczną żywność, a wprowadzić tą swoją. Czy to jest na celu? Czy oni też tam będą bezpieczniejsi? Tak, tu widzę, ten kierunek w Brazylii będzie lepszy, co nie oznacza, że oni tego nie będą mogli przyjmować. Oni też będą musieli to przyjmować, ale ten, tu tak widzę po połowie jakoś, tak, może większa połowa nawet. No to czy... I ogólnie te kraje Ameryki Południowej będą w lepszym wariancie. Może nie wszystkie kraje, ale jakoś tak widzę lepiej. Czyli to lepsze rozwiązania. Czyli to nie będzie wszędzie jednakowo szło tym torem, tylko każdy kraj według siebie i tyle, ile będzie w stanie się obronić przed tym złym, to będzie wprowadzał po prostu bardziej normalną żywność. Tak. Bo to jest bardzo dziwne, że nagle właśnie Brazylia wystąpiła z takim projektem, że mnóstwo hektarów właśnie ziem będą teraz poddawać pod uprawę, gdzie w kontraście można popatrzeć na Europę, co się wyprawia na zachód, w Ameryce i tak dalej, tak, gdzie, będą, gdzie ziemię... Ale tu ci przerwę, bo mi tu idzie właśnie jasno widzenie, że też będą im to chcieli niszczyć. Ale w sensie, że antenami... No to dokładnie nie powiem, czy antenami, ale to w jakiś sposób będzie też jakaś prowadzona przeciwko temu, no przeciwko temu będą jakieś działania prowadzone, żeby im to poniszczyć w jakimś sensie, zmusić ich do tej sztuczności też. Czyli to będzie, można by powiedzieć, walka, to zło będzie napierać na zniszczenie żywności dla ludzi w różnych krajach i na świecie, a kraje będą się bronić na tyle, ile mogą. Czyli dalej będzie ta walka trwała. Tak. I kto się tam trochę obroni, to się obroni. Tak. To nie wiem, ile lat... Bo ja tu widzę coś takiego, jeżeli faktycznie byłby ten... No, ja tu szacuję, że będzie ten kryzys żywnością. Jeżeli faktycznie dojdzie to w jakimś takim zastraszającym, nieciekawym, można powiedzieć, że będzie jakiś głód, tak, powiedzmy, na świecie ogólnie, że tej żywności będzie mało i będzie bardzo droga, to te kraje, które sobie produkują tą żywność, tak jak powiedzmy, weźmy taką Brazylię, tak, która chce w jakimś stopniu to rozwijać, to te kraje mogą być samowystarczalne. Ale zabronią eksportu, bo Indie tak, już zabroniły niektórych produktów eksportowych. Nie będzie eksportu. I ja tu zobaczyłam coś takiego, że te kraje, jeżeli faktycznie będzie ten głód taki, no chociaż ja bym naprawdę nie chciała, żeby do tego doszło, ale mi tu pokazuje, że będą te braki, niedobory i żywność będzie strasznie droga i dużo ludzi będzie głodować, bo ludzi po prostu nie będzie stać na kupienie zwykłego jedzenia. No ale ludzie nie wejdą po prostu na ulicę, nie zdejmą te rządy, które działają, nic tu się w tej kwestii nie będzie zmieniać, tylko będą to wszystko akceptować?
to ja tu widzę, że te kraje, właśnie takie niezależne kraje, bo ja nie mówię o takich krajach jak w Europie, bo w Europa będzie musiała naprawdę najprawdopodobniej się jakoś wymieniać i dzielić, tak? Ale te kraje niezależne, tak jak powiedzmy Brazylia, bo to odnośnie tej Brazylii mi się to ujawniło, tak jak Brazylia, to oni będą samowystarczalni, czyli nie będą mieli może tak nadmiaru tej żywności, ale będą samowystarczalni dla siebie. I kto wie, czy Brazylia wie o tych planach, wie, jakim kierunkiem się kierować, że ona już gospodaruje sobie, tak, żeby się zabezpieczyć na przyszłość, bo to się nie stanie za rok, to się nie stanie no to właśnie, za dwa, to tak. się może za 5 lat stać. No to teraz ja mam pytanie, jaki jest powód, że Brazylia będzie rewitalizować te swoje ziemie, nieużytki, czy to jest po to, żeby się właśnie zabezpieczyć jako kraj dla siebie w pierwszym rzędzie? To zobaczmy to. No to ja właśnie w tym kontekście to zobaczyłam, bo mi się to ujawniło, jeśli chodzi o to, o te gospodarowanie tych terenów rolnych, że jakby to zabezpieczenie tego przyszłościowo, że jakby faktycznie był niedobór tej żywności, bo tu chodzi o te nawozy też głównie, to Brazylia jest samowystarczalna wtedy, czyli wykarmi swój kraj. Może nie w nadmiarze, ale na tyle, żeby nikt nie umarł z głodu, tak? Więc tutaj będzie ta bonifikata tego, że każdy będzie mógł po prostu w tym kraju spożywać jakąś tam żywność, żeby nie umarł z głodu. A inne kraje mogą być postawione, tak można powiedzieć, pod takim murem, tak? Że tej żywności nie będzie, więc tu albo wjadą robale na szerokie salony, albo po prostu będziemy jedli jakąś papkę, albo coś strutego, albo coś, co utrzyma nas przy życiu, bo tej żywności będzie mało, a ludzie będą umierać z głodu, bo ich po prostu nie będzie stać kupić tej żywności, dlatego że żywność już bardzo dużo zdrożała i będzie drożeć dalej. Niesamowite. Widzimy tutaj, że kraje się zabezpieczają, bo tak jak widzę, że Indie się zabezpieczyły, że już niektóre produkty... Te kraje, produktów... które się pozabezpieczają właśnie, tak, te kraje, które się pozabezpieczają, to one będą w lepszej sytuacji niż te, które właśnie nie będą, będą niszczone, tak jak powiedzmy mamy w Europie niszczenie, tak, tego wszystkiego, to my, to się równa tym, że dajmy sobie, równa się głód, równa się toksyczne jedzenie, równa się ubóstwo, równa się nie mam pieniędzy na jedzenie, tak? I będę musiała kupić to, co po prostu będzie mnie stać, albo jeść chemię, bo nie będę mogła wybierać i przebierać, tak? Aby się utrzymać przy życiu. Więc tu jest ta taka, można powiedzieć, takie porównanie tego, bo to mi się tak przedstawiło. Czyli tutaj mamy odpowiedź, że niektóre kraje jakby idą w... polityką w swoje zabezpieczanie się na zapas, bo wiedzą, co się szykuje. A te kraje, które jakby nie idą w stronę zabezpieczania się, tylko jeszcze wchodzą w to bagno, wchodzą, wdeptują w sam środek tego po prostu bagna, żeby tonąć w tym bagnie. No tak to jest, tak. To czyli czeka nas też dużo nieciekawych spraw. Jeszcze nas dużo czeka. Jeśli chodzi o żywność, to jest to bardzo, bardzo nieciekawe. Naprawdę to nie jest dobre, co się będzie działo z żywnością. I mimo, że gdzieś to ludzie, niektórzy nie będą widzieć, bo całokształt będzie pokazywał inaczej, to nie oznacza, że to będzie cudowne jedzenie, bo to jest jedzenie zatrute, tak? To jest trucizna. To, co my spożywamy w tym momencie już jest trucizną, a będzie jeszcze gorsza trucizna. Na wszystkich szczeblach, co nie weźmiemy do ręki, jest trucizna. Takie będzie ze wszystkim i to będzie, tak jak powiedziałam w tamtym odcinku też, że to będzie postępować, jak nie tymi koktajlami, to będzie to szło inną drogą. I tu widzimy inne trendy, które się zaczynają rozwijać, jeśli chodzi o żywność, bo już są tego symptomy gdzieś we wiadomościach, że to będzie szło tą drogą. Więc jeszcze raz dla przypomnienia tutaj powiem, że to, co ja tutaj wszystko powiedziałam w większości, to są przekazy z jasnowidzenia. To nie są moje opinie ani wywody, żeby to źle nie zrozumieć, bo to nie jest moja ocena. Ja jestem tylko przekaźnikiem tego, co ja odczytuję, tak?
Więc ja mówię bardzo szybko, może część to jest źle powiedziane gramatycznie, ale ja po prostu muszę mówić to, co mi się tu nasuwa, dlatego że mi umknie myśl i ten przekaz mi się nasuwa kolejny, więc ja muszę to szybko mówić, więc jeśli są jakieś błędy gramatyczne, ja bardzo przepraszam, ale ja mam taki styl po prostu odczytywania tego, więc tak to wygląda. I tu jeszcze napomnę o liniach czasowych. Nie ma czegoś takiego jak linia czasowa pozytywna i linia czasowa negatywna. Jest jedna linia czasowa, która jest tu i teraz. I nie ma czegoś takiego, że my odczytujemy jakieś negatywne linie czasowe, bo są jakieś pozytywne linie czasowe. Czegoś takiego nie ma. Jest jeden czas. My żyjemy w jednej linii czasowej tu na Ziemi. I linia czasowa to jesteśmy tu i teraz, w danym momencie, w danej sekundzie. To jest nasza linia czasowa, w której my żyjemy. I nie ma czegoś takiego, że my sobie przeskakujemy na szczebelek i jesteśmy na innej linii i nagle dajemy krok do przodu, jesteśmy na pozytywnej. Dajemy krok do tyłu, jesteśmy na negatywnej. Nie ma czegoś takiego. Ktoś, kto sobie tak nazywa, to jest najprawdopodobniej przekopiowane z anglojęzycznych jakichś tam też dezinformacji. W każdym razie, my owszem, możemy sobie kreować pozytywny świat, co ja też robię, kreuję pozytywnie i wszystko wokół mnie, chcę, żeby było pozytywnie, ja to robię, ale ta rzeczywistość, którą ja nakreślam w jasnowidzeniu, to nie jest, że ja kreuję coś negatywnego, bo ja sobie nic nie kreuję. To, co ja widzę, to są rzeczy, to są fakty, to są informacje, które spływają z pewnych źródeł. Informacja, przekaz dla ludzi, które są tu i teraz. To są rzeczy, które się dzieją, to są rzeczy, które się wydarzają. Ja tego osobiście nie kreuję, bo ja nie chcę, żeby tak było, więc to, bo ja wiem, że ludzie sobie tam piszą różne rzeczy, ale to po prostu dla mnie to jest tak śmieszne wręcz, że mnie to naprawdę nie zwali z nóg, dlatego że ja widzę rzeczywistość, ja widzę, co się dzieje i ja widzę to, co ma nastąpić i jakie są ku temu plany i do czego to zmierza i jakie są tego konsekwencje. I to, co wszystko tu przedstawiam, to są te plany, bo my na przestrzeni lat widzimy, odkąd ja mówię jasnowidzenie publicznie, że to się wszystko dzieje i do tego zmierza. I to ja nie, że ja kreuję, ja po prostu kreuję pozytywnie na co dzień mój świat, ale to nie oznacza, że będziemy mieli świat cudowny, bo takich ludzi może być tysiące jak ja, że kreuję, tak? Bo to, że ja kreuję, ktoś kreuje, ty kreujesz, nie oznacza, że ten świat się zmieni na lepsze. My mamy na to wpływ, ale nie jest wystarczająco tyle nas pozytywnie myślących i kreujących, żeby to zadziałało i pokonało tą siłę zła. Ja tu nie mam wpływu, ty nie masz wpływu i nikt tu z nas nie ma na tyle wpływu, żeby to się działo, bo naprawdę dużo ludzi jest tak myślących pozytywnie i kreujących. Ale my nie mamy na to wpływu. Niestety tak jest. Ta siła negatywna jest tak silna i to jest tak ukorzenione, że to jest silniejsze na dzień dzisiejszy, to jest silniejsze od tego, co my kreujemy. Żeby tego źle nie rozumieć i żeby tego nie rozdzielać na taką zasadę, że nagle my to, co mówimy, to się spełnia i to wszystko idzie negatywnie i to się spełni i my mamy z tego satysfakcję. No nie, no niestety tak nie jest. Ja nie wiem skąd się kto, co, czego naczytał gdzieś po różnych informacjach, ale niestety, no spójrzmy prawdzie w oczy to, co się dzieje wokół nas, zejdźmy na tą ziemię, stańmy nogami na tej ziemi i zobaczmy dookoła rzeczywistość z innej strony. Bo ja rozumiem, ktoś chce iść do lasu, się zrelaksować, widzi cudowną naturę, piękną, świat jest piękny i cudowny, moje życie jest wspaniałe. Ja owszem też tak robię i bardzo się upajam tym, ale niestety stoję realnie nogami, dwiema nogami na ziemi i niestety jak spojrzę w tą brzydką, szarą rzeczywistość, to nie, że ja od razu dostaję depresji, nie, ja nie mam żadnej depresji, tylko po prostu wyciągam z tego wnioski.
I polecam ludziom też robić to samo. Wyciągajcie z tego wnioski i zabezpieczcie się, bo to są informacje, które mają na celu ludziom dać pewne źródło informacji, gdzie ludzie się w pewnym momencie zabezpieczą. To nie znaczy, że tak się stanie w 100%, ale to, co widzimy, to, co się rozwija, to jest bardzo, bardzo złe, zagrażające naszym życiu, życiu naszych rodzin, naszych dzieci, ludzi wokół nas, naszych znajomych, całokształt, tak? Ogólnie życiu. Nikt nie chce umierać, każdy chce być szczęśliwy, każdy chce żyć i każdy się chce cieszyć z życiem. I nasza satysfakcja w tym wszystkim jest jedynie taka, że my sobie oczywiście pomyślimy pozytywnie, pójdziemy sobie do lasu, zrelaksujemy się, po prostu będziemy na co dzień próbowali to wszystko ogarnąć jakoś myślami pozytywnie, ale niestety gdzieś za plecami nas dogania to zło, a jeżeli nas dopadnie, a my się nie uzbroimy w takie zabezpieczenie tego typu, że my się przygotujemy na pewne elementy, tak? Że to się stanie, no to my będziemy tak, że jak nas to dopadnie, no to już nas tak dopadnie, że my będziemy po prostu na łopatkach rozłożeni i nic już z tym nie zrobimy. Więc jeżeli każdy niech robi w swoim zakresie to, jak uważa, ale ja polecam po prostu wyciągnąć konkretne z tego wnioski i jak najwięcej wiarygodnych, potwierdzam, wiarygodnych informacji dowiadywać się, takich konkretnych informacji, takich, gdzie my wiemy, co po prostu, jakie zagrożenia mogą nastąpić, tak? Więc ja o tych zagrożeniach mówię, wybiegam w jakąś tam przyszłość, tak, żeby te informacje uzyskać, bo wtedy ja wiem, jak ja mogę zareagować i działać, ochronić się, ochronić moją rodzinę, tak? I więc te informacje są dla Was. Te informacje są mówione po to, żeby służyły one głównie po to, żeby ludzie dowiedzieli się, jak mają się przed tym wszystkim bronić. I znając tą całą prawdę, służy to temu, żeby Wasze życie było jak najbardziej pozytywne i żeby właśnie ludzie byli szczęśliwi, żeby ludzie byli ochronieni przed tym całym złem. To ma na celu ta informacja. Jeżeli my nie będziemy znali prawdy, znali tych planów, to my się nie uchronimy, my po prostu pochłoniemy się w tym wszystkim. I tu nawet pozytywne myślenie nas nie ochroni, więc warto się też nad tym zastanowić, tak? Żadne linie czasowe pozytywnych, negatywnych, czegoś takiego nie ma, po prostu nie ma. Jest jedna linia czasowa, jest jeden kierunek i kierunek jest albo dobry, albo zły, albo coś nam zagraża, albo nie zagraża, albo coś dostaniemy dobrego, albo coś dostaniemy złego. Nie ma czegoś takiego jak przeskakiwanie i robienie sobie schodka, a bo jestem na pozytywnej linii czasowej, a i te w tył to jestem na negatywnej. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie, nie ma. Ja jasno widzę od bardzo, bardzo dużo lat i po prostu różne rzeczy jasno widzę dla ludzi, jasno widzę rzeczy dobre dla ludzi, jasno widzę rzeczy złe. I naprawdę tu nie ma żadnej linii czasowej, bo każdy ma jedną linię czasową na tej ziemi. My jako ludzkość, jako całość jesteśmy ze sobą połączeni i nie ma czegoś takiego, że jeden jest wyżej, drugi jest niżej, bo coś tam, jeden może być duchowo rozwinięty więcej, jeden duchowo mniej, jeden może być poblokowany, jeden może być bardziej otwarty. To już jest temat na inne sprawy, ale w każdym razie my jesteśmy jako energia, jako ludzkość jedną linią czasową. I niezależnie od tego, co nam tutaj zaserwują, tak, ciemne strony, to my będziemy po prostu pić z tego samego spotka. No niestety tak będzie. No niestety tak będzie, bo tak jest i tak to jest stworzone. I wszyscy jesteśmy jednakowo ze sobą połączeni. Tak więc podsumowując, do pewnego stopnia musimy kreować tą rzeczywistość naszą pozytywną. Na tyle, ile jesteśmy w stanie wykreować, to jest jak najlepiej dla nas, ale mimo wszystko ta jedna rzeczywistość, z którą jesteśmy połączeni jako wszyscy ludzie na tej ziemi, gdzieś nas dopada i na pewne rzeczy nie możemy wpłynąć, tak, bo mamy po prostu za mało tej siły albo są jeszcze inne przeszkody, tak jak widzimy, jak się ludzie na przykład zachowują odnośnie pójścia do sklepu, co kupują. My nie jesteśmy w stanie ich zmienić, oni muszą po prostu sami dojrzeć do pewnych informacji, sami zechcieć się zmienić
i się przeciwstawić razem z nami, bo wtedy by była ta większa siła. Niestety tej siły nie ma i przez to cierpimy i jedynie co możemy wpłynąć, to właśnie to myśleć pozytywnie, tak? Więc działać pozytywnie na tyle, ile jesteśmy w stanie w tym negatywnym świecie. Ale nie wszystkie zdarzenia mamy po prostu na tyle siły, żeby je zmienić, ale to nie oznacza, że my mamy tego nie robić. Więc zmieniać musimy jak najbardziej, działać musimy jak najbardziej i to, co z tego wyjdzie, to po prostu będziemy widzieć te efekty później. W żaden sposób nie możemy się poddawać i jesteśmy w tej walce i musimy trwać w tej walce i przezwyciężać to wszystko, mimo tych negatywnych aspektów, które się wydarzają na świecie, w naszym życiu i wokół nas. Nie możemy się poddać. Bo poddając się, to jest równoważne z tym, że my nie żyjemy. To tak jakbyśmy mieli po prostu zginąć i nie byłoby tu nas, tak? A my jesteśmy tu na ziemi po to, żeby to doświadczyć, żeby się temu przeciwstawić i żeby mimo tych trudności dalej brnąć w tym pozytywnym kierunku na tyle, ile będzie to możliwe. Musimy walczyć i po prostu walczyć do końca, modlić się, modlitwa też bardzo pomaga, no to są te takie pozytywne aspekty tej walki, tak, więc walczyć można w różnoraki sposób, tam każdy na swoim podwórku, jakby w swoim zaciszu walczyć musi na tyle, ile potrafi, na tyle, ile jest w stanie, tak? Jeden będzie uświadamiał, drugi będzie się modlił, trzeci będzie po prostu gdzieś walczył politycznie, czy udzielał się, będzie jakimś aktywistą, tak? Ale uświadamianie jest głównym właśnie tutaj punktem, gdzie im więcej ludzi jest świadomych, co się dzieje, co zjada, co do czego nas doprowadzi, tym lepiej jesteśmy wyposażeni w tą siłę, żeby walczyć, bo tu jest właśnie walka też z naszą świadomością, więc im więcej jest nas ludzi świadomych, tym większa w nas siła. To trzeba też sobie zdać z tego sprawę. No tak podsumowując, żeby to było dobrze zrozumiane. Także to tyle na dzisiaj. Zapraszamy Was na kolejne odcinki. Zapraszamy Was też do naszego Telegrama. Na Telegramie też umieszczamy część właśnie tych informacji, o których dzisiaj była mowa, które były tematem jasnowidzenia. Tam też właśnie było o tym. Były te informacje zawieszone. Jak macie jakieś pytania, to możecie też je zadać tutaj pod filmem. Część z tych pytań właśnie będziemy jasno widzieć. Dziękujemy Wam za rozsyłanie naszych filmów i do usłyszenia. Do usłyszenia.